Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget. Witam was moi drodzy w kolejnej recenzji okrętu premium nowego wchodzącego do gry i dzisiaj będzie to krążownik 8 tieru amerykański Arcane Age i będzie to okręt, który możecie zbudować sobie w stoczni. Oczywiście doskonale już zapewne o tym wiecie, ale wielu z was się zastanawia, czy warto wydawać dublony na ten okręt, bo troszeczkę trzeba będzie ich wydać. Minimalnie to będzie 3000 lub 3500, zależy od tego, kiedy kupicie te dwa etapy, które trzeba kupić. Resztę można zrobić w dyrektywach. I teraz, czy ten okręt warto sobie zafundować, czy warto go w porcie posiadać? Zaraz sobie na to pytanie odpowiemy, omówimy parametry i gameplay na tym okręcie. Także zapraszam was serdecznie do oglądania. Kapitan wygląda u mnie następująco. Przeładowanie na tym okręcie jest dosyć długie, także dlatego mam eksperta w ładowaniu. Oczywiście w chwili nagrywania tego materiału wiemy już, że perki kapitańskie zostaną całkowicie zmienione, więc no, pokazywanie tego ma sens na dwie aktualizacje do przodu, nie dalej. Ale musi to być element recenzji, więc pokazuję wam to. I tak, zapobiegawcze utrzymanie, mamy torpedy, mamy cztery wieże artyleryjskie. Ekspert w ładowaniu. Strzelec wyborowy, żeby szybciej się te wieże obracały. Wszechstronność, żeby nam się krócej przeładowywał dym, bo ten okręt ma dym. Nadzorca, żeby tego dymu mieć więcej. I tak nie ma go wiele, bo mielibyśmy tylko jeden ładunek w starej wersji, kiedy jeszcze były niepremkowe materiały eksploatacyjne. A teraz mamy premium materiał, mamy nadzorcę, mamy trzy dymy do wykorzystania. Mamy eksperta w wyburzaniu, podstawy żywotności i kamuflaż. Jeżeli chodzi o wyposażenie, to wygląda ono u mnie następująco. Na pierwszym slocie również zwiększam przeżywalność uzbrojenia głównego, czyli artylerii i wyrzutni torpedowych, ale o tym jeszcze sobie wspomnimy za chwileczkę. Na drugim slocie można się tutaj jeszcze pokusić o zamontowanie tego ulepszenia, które nam wydłuża czas działania samolotu spotującego, przy czym zależy, jeżeli z nim gracie, to tak. Jeżeli nie, to nie jest to konieczne. W tej chwili mam zamontowany system kontroli uszkodzeń, ale właśnie zastanawiam się nad tamtą opcją, bo widzicie, że sprzęt eksploatacyjny, mamy tutaj samolocik, który jest zamienny na myśliwiec i na sondę hydroakustyczną. Także ja w tej chwili gram z samolotem zwiadowczym i ten wariant będę dla was omawiał. Na slocie trzecim ponownie szybkość obrotu wież głównych. No można tutaj wziąć niby celność tej artylerii, ale no, biją dobrze te działa, także nie widzę powodu, żeby to poprawiać. Na slocie czwartym mam moduł modyfikacji napędu. Otóż mamy dym, moi drodzy, to jest długi okręt, więc jeżeli w tym dymie stoimy, to mamy szansę opędzlować torpedkę. I posiadanie takiego modułu, no wiecie to doskonale i widzicie, co on daje. Także szybciej ruszamy z miejsca, mniejsza szansa na to, że dostaniemy torpedę. No i na ostatnim slocie standardowo kamo. Raczej nic innego sensownego tutaj nie będziemy wybierać. Sygnały. Mamy dwie szmatki na podpalenia. Szmatka na skrócenie czasu pożarów. Detonacja standardowo. Prędkość maksymalna okrętu. Kolejne 5% na czasie eksploatacyjnym. Dłuższe rozstawienie dymu. 15% i pelotka. No tutaj to już pełna dowolność. I tak wygląda przygotowany do gry okręt. Teraz obejrzymy sobie parametry szybciutko. Rozmieszczenie pancerza. Tutaj mamy 27 mm. Pokład jest również tej samej grubości. Cytadela jest chroniona 152 mm pancerza. I no nie jest to okręt tragiczny. To jest takie, powiedziałbym, mini buffalo, mówiąc w dużym skrócie. Plus torpedy i dym oczywiście. Także tu nie będziemy się tam mocno zagłębiać. Punkty HP 41800, obrona przeciwtorpedowa 16%, artyleria. Cztery potrójne wieże z działami kalibru 203 mm, Sigma wynosi równo 2.0. Przeładowanie tych dział to jest chyba największy minus tego okrętu, 15,5 sekundy, ale przy takiej sile ognia musimy za to płacić niestety reloadem. Szansa na pożar 18% i powiem wam, że to jest... Wizualnie jest to mało, 18%, ale w bitwach ten okręt podpala jak wściekły. Nie wiem, czy po prostu tak mi losowało, czy tak faktycznie te 18% się przekłada na to, co on wyczynia. Penetracja 34 mm, także jest przyzwoicie. I maksymalny zasięg 15,6 km. To jak na ósemkę nie wydaje się dużo, ale dlatego właśnie jest u mnie na pokładzie spotter, który w połączeniu z dymem sprawia, że ten okręt w miarę rozsądnie sobie radzi. Prędkość wylotowa 853 metry na sekundę przy pepancach i 823 przy obekach. Przy czym mam wrażenie, że te pociski lecą dosyć długo, więc trzeba nieco większą poprawkę na to brać. Uzbrojenie torpedowe.
Mamy tutaj dwie poczwórne wyrzutnie torped o zasięgu 10,5 km, także to nie są jakieś torpedy w kij dmuchał. Prędkość tych torped 66 węzłów, maksymalny damage wynosi 19300, także bardzo mocne torpedy, umieszczone jak widzicie pod pokładem, więc nie będzie aż tak prosto je stracić. Oczywiście się uda, jak będziecie chcieli, ale no przetrwają te torpedy trochę tego ostrzału, także nie jest tak tragicznie, że pierwszy podmuch je zabiera nam. Obrona przeciwlotnicza oceniona na 55, jak się trafi głupia lotnia, to wiadomo, spadnie wszystko, jak się trafi dobra lotnia, to najlepsza pelotka nie pomoże, bo będzie omijał nam tę eksplozję, także no pelotka radzi sobie przyzwoicie, tyle mogę powiedzieć. Manewrowość, maksymalna prędkość to jest 34,6, 800 metrów promień skrętu, czas przestawienia steru 11,2, także nie jest to jakoś szczególnie zwrotny okręt, ale jest dosyć szybki, 34,5 węzła to jest sporo. I kamuflaż wynosi nam tutaj tak, z powierzchni 10,7, z powietrza 6,5 i po wystrzale z dymu 8 km, także musimy mieć to na uwadze, bo ten dym jest przydatny, ale widzicie, że 8 km już ktoś nas może wyświecić, także dedek, który podpłynie nam sobie na taki dystans, wyświeci nas po strzale i mamy trochę lipę wtedy. Czas reakcji na torpedę jeszcze wyliczyłem, zaraz tutaj zerknę. 8 sekund i 15 setnych, czyli od momentu zobaczenia tych torped w wodzie przez nas, jeżeli będziemy, te torpedy będą płynęły od Arcon Age'a, to mamy 8 sekund 15 i 15 setnych na to, żeby zrobić jakiś unik, jakiś manewr, bo po tym czasie uderzał nam w okręt. Także tak się przedstawia warstwa teoretyczna, teraz przejdziemy do omówienia sobie tego, jak się tym okrętem gra. Powiem wam, że jestem po prostu tym okrętem zachwycony. Grałem nim dosłownie... W testach grałem nim niedużo, przyznam się szczerze, ale został zmieniony. Została zmieniona balistyka pocisków, ich właściwości, damage i chyba nawet prędkość wylotowa, o ile dobrze pamiętam. No, coś było grzebane przy pociskach w każdym razie. I stwierdziłem, że ten okręt został dosyć mocno wykastrowany, ale to bitwę, którą oglądacie, grałem na streamie, także będzie tutaj moment też awkowania, także z góry przepraszam za to, ale no siła wyższa, znaczy niższa, bo dzidziuś, ale no niestety trzeba było od komputera na chwilę odejść, także zobaczycie sobie, co ten okręt tutaj wyczynia. I przyznam wam się szczerze, że na tym okręcie jeszcze nie zagrałem słabej bitwy. To jest taki okręt, który no nie służy do tego, żeby prowadzić uderzenie, prowadzić natarcie. To jest raczej okręt do gry na drugiej linii, bo potrzebuje spota, jak się zadymimy, ten dym trwa dosyć długo, już nie spojrzałem tutaj dokładnie ile teraz, zaraz tutaj zerknę. Zasłona rozstawiana jest przez 34,5 sekundy, czyli możemy się troszeczkę w niej poruszać na 1/4, plus trwa ona 104 sekundy, także nie jest najgorzej, jeżeli chodzi o zdolności tej zasłony dymnej. Przeładowanie co prawda 15-sekundowe, no to kilka tych salw tutaj z tego dymu oddamy. Salwy biją dosyć mocno, tutaj jest to wyraźnie odczuwalne i pożary sypią się naprawdę bardzo gęsto, jeżeli chodzi o te szanse na podpalenie. Tak jak mówiłem, 18% według statystyk, ale naprawdę odczuwa się, jakby to było sporo więcej. Nie wiem, może kwestia RNG, może kwestia losowań po prostu, czy nieodpowiedniego przygotowania okrętów przez przeciwnika po prostu. Często się te okręty im paliły, ale zagrałem kilka bitew i to się bardzo często powtarza. Także ilość pożarów, jaka ten okręt generuje, jest naprawdę imponująca. No tutaj właśnie widzicie, że okręt stoi, nic się nie dzieje, bo musiałem odejść od komputera, a to jest bitwa nagrana na streamie, także kto był na żywo, to widział już tą bitwę. Dla niektórych jest możliwość zamontowania hydro, jeżeli ktoś by chciał sobie z tego skorzystać. I no, wydaje się to dosyć logiczne, bo montując sobie hydro zwiększamy sobie szanse na przeżycie stojąc w dymie. Ale nie mamy tej już możliwości i uniwersalności, jeżeli chodzi o zasięg ostrzału i dobór celów. Warto się zastanowić też nad tym ulepszeniem, które nam wydłuża czas działania tego samolotu i chyba nawet tam to zamontuje. Ale... Wydaje mi się, że 15,6 km to jest naprawdę ciężko na taki okręt, bo no, nie jest zbyt zwrotny, to nie jest atago, żeby on sobie tam kręcił dupką przed przeciwnikiem i unikał strzału. Wydaje mi się, że to jest okręt bardziej taki statyczny do grania w dymie, a jak wiecie, ja na okrętach, którymi można grać w dymie, znam się, znam się. Mam ponad 300 bitew na Minotaurze, na którym używam dymu, na Kutuzowie też gram się fajnie, Smolensk to już w ogóle jest przegięcie pały. I myślę, że ten okręt też mi podpasuje.
Także, czy jeżeli ktoś by mnie zapytał, czy warto wydać 3000, czy tam 3,5 tysiąca dublonów na ten okręt, plus grindowanie, robienie dyrektyw, które nie są specjalnie trudne, to powiem wam bez żadnego tak zastanawiania się, brać, nie pytać. I ten okręt, gdybym miał go ocenić, jeżeli chodzi o skalę, no pewnie przegnę, bo ostatnio krąży fama, że ja nie lubię wargamingu, bo bardzo nisko oceniam okręty, ale ten okręt, no powiem wam, że przeszło mi przez głowę 10 na 10, ale może aż tak nie będziemy szaleć. Dajmy mu te... No na pewno troszeczkę ta ocena jest nieobiektywna, bo ja się bardzo dobrze czuję na okrętach z dymem. Jestem w stanie wycisnąć na tym spory wynik praktycznie w każdej bitwie. I z tym samolotem ten okręt sobie naprawdę w każdej bitwie poradzi. Nawet w starciu z dziesiątkami będziemy w stanie sobie ładny wynik klepnąć. Zresztą widzicie, że nawet w tej bitwie tych dziesiątek kilka tutaj pływa. Ja jestem tutaj sobie na ósemeczce, także zdobyłem tutaj ponad 2400 bazowego expa i to była chyba przewaga nad gościem w drugim w tabeli o jakieś 400-500 punktów, także no ten okręt sobie radzi. Warto pamiętać o tym, że ma torpedy. Dziwnie się czuję grając amerykańskim krążownikiem i widząc torpedy na pokładzie, no bo kto je ma? Atlanta i to tyle. Także trzeba się przyzwyczaić do tego, że te torpedy są i to nie są torpedy, które można sobie zignorować, bo 10,5 km zasięgu, prędkość przyzwoita i damage naprawdę duży pozwala na tych torpedach zrobić fajny damage. Mamy tylko 4 rury na stronę, no ale zawsze to coś. Lepsze mieć tyle niż nie mieć nic. Czy grać z hydro, czy z samolotem? Ja uważam, że z samolotem będziemy bardziej uniwersalni i bardziej niezależni, bo nie musimy tak blisko przeciwnika podchodzić, możemy z większego dystansu sobie go z tego dymu podpalać. Jeżeli zamontujemy hydro, wiadomo, tak jak mówiłem, torpedy będziemy widzieli z większej odległości, ale jeżeli mamy ten moduł, który o 50% skraca czas rozpędzenia okrętu do maksymalnej prędkości, to myślę, że będziemy większość torped w stanie wymijać. No chyba, że przepłyną jakieś europejskie albo ewentualnie azjatyckie torpedy głębokowodne, to może być problem. Ale ogólnie okręt oceniam bardzo pozytywnie. Pograłem, no myślę, że około 10 bitew mam na nim zrobione minimalnie. Także, no lubię okręty z dymem, jak już wspomniałem i no... Gdybym miał go oceniać, Belfast dostał kiedy 10 na 10, Kutuzow też był chyba bardzo wysoko oceniany. Ten tutaj jedyną wadą tego okrętu, jak już wspomniałem, jest dla mnie długi czas przeładowania. No ale gdyby był krótszy, to byłby już troszeczkę, wydaje mi się, że OP nawet. I no nie wiem, czy tak skromnie dać mu 8,5 czy 9 na 9, na 10, coś w tych granicach. Także żeby może nie przeginać, dajmy mu 8,5, chociaż bardziej skłaniałbym się przy tej ku tej 9, także... Bardzo dobry okręt, bardzo wysoko oceniony. Szybkostrzelność tutaj pozostawia trochę do życzenia, no i pelotka mogła być nieco lepsza, ale wydaje mi się, że bezdyskusyjnie warto sobie ten okręt wygrindować, bo on naprawdę mocno bije. Jest, no, potrzebuje spota, to jest bezdyskusyjne, bo, ale umiejąc zarządzać spotem, będziemy sobie w stanie na tym okręcie fajne wyniki robić, tłuc przeciwnika jak wściekli, bo podpala równie dobrze, co i torpeduje. 19 tysięcy damage'u na torpedzie na krążowniku o takim zasięgu to naprawdę jest coś, czego nie wolno lekceważyć i zdecydowanie polecam zdobycie tego okrętu, bo wydaje mi się, że z tego co patrzyłem na dyrektywy to nie będzie to zbytnio trudne, a okręt jest naprawdę warty grindu. Nie odstaje tak jak Odyn odstawał od pozostałych pancerników na ósemce swoim hapsem, tutaj mamy naprawdę przyzwoity, mocny krążownik, który i jest w stanie zrobić krzywdę jeżeli chodzi o artylerię, i jest w stanie również przeciwnika storpedować w jakimś tam starciu na noże lub ewentualnie w takich sytuacjach tutaj widzieliście, że płynie sobie pancernik po sznureczku, w ogóle żadnych manewrów nie wykonuje i chapie torpedy, także niektórym może się to nie podobać, że mówię, tak wysoko oceniam okręt, który stoi w dymie, ale ja w tym dymie stać lubię i się na tym znam, także no mam pewne podstawy, żeby twierdzić, że ten okręt sobie w większości bitew poradzi, zwłaszcza ze spotterem. Nawet jeżeli ktoś będzie chciał do nas podejść blisko, to ten spotter go nam wyświeci. Z tym, że pamiętajmy o tym, że okręt świeci się z dymu na 8 km. Także Kutuzow ma chyba 7,8, o ile dobrze pamiętam, a tu jest równe 8. Także to jest bardzo duży dystans i trzeba mieć na uwadze to i trzymać tą odległość od przeciwnika, żeby nikt nas nie zaskoczył, jak sobie w tym dymku stoimy. Najgorzej, jak ktoś nas złapie na wstecznym, to już jesteśmy pozamiatani. Bo ani manewrów nie zrobimy, ani szybko do przodu też nie popłyniemy. Ale zdecydowanie okręt warty grindu, wysoko oceniam, także no nie wiem. To już zostawiam w waszej dyskusji. Ja dałbym mu nawet 9 na 10,
ale żeby nie przeginać, to może zostańmy przy 8,5 na 10. Niech będzie, także troszeczkę mniej ocenimy. Sława dostała ostatnio 9 na 10 i to trochę tej... chociaż, no dobra, 9 na 10. Bardzo dobry okręt, można brać, grindujcie, płaćcie. Ja rzadko do tego namawiam, żebyście płacili kasę na okręty premium, ale cen jest naprawdę tego warty, jest mocny i będziecie fajnie się na nim bawić. W tym materiale to jest, moi drodzy, wszystko. Do usłyszenia i na razie.